Życie siostry Leoni Marii Nastał było stosunkowo krótkie, 1903 do 1940 i na zewnątrz bardzo zwyczajne. Przyszła na świat w ubogiej wiejskiej rodzinie w miejscowości Stara Wieś, położonej na Podkarpaciu, po górze Dynowskie, w pobliżu miasteczka Brzozów, w ówczesnej Galicji Wschodniej. Na chrzcie świętym otrzymała imię Maria. Przysłowiowa nędza galicyjska w pełnym słowa znaczeniu może mieć odniesienie do warunków materialnych okresu jej dzieciństwa. Ojciec na emigracji zarobkowej w Ameryce, przez pewien okres czasu nie dający o sobie żadnej wiadomości. Pobożna, dobrotliwa matka, pozostawiona z dwojgiem małych dzieci bez środków utrzymania – Zdobywająca ciężką pracą fizyczną, minimum konieczne do przeżycia. Marysia, wzrastająca w klimacie żarliwej i zdrowej pobożności matki, od dzieciństwa nosiła w sobie pragnienie oddania się Bogu w życiu zakonnym. Próby realizacji powołania napotykały jednak na kategoryczny sprzeciw ojca. Aby dać wyraz swojej wyłącznej miłości ku Bogu, złożyła prywatny ślub czystości. A ponadto w osiemnastym roku życia wypaliła sobie na piersi rozżarzonym gwoździem imię Jezus. Przez szereg lat z heroiczną wytrwałością broniła swego powołania, które zrealizować mogła dopiero w dwudziestym drugim roku życia. Do zgromadzenia sióstr służebniczek, którego dom generalny i nowicjacki znajdował się w jej rodzinnej miejscowości, wstąpiła 31 grudnia 1925 roku. 18 kwietnia 1926 roku otrzymała habit zakonny oraz imię Leona, przekształcony na Leonia już po jej śmierci, w trakcie prac procesu beatyfikacyjnego. Pierwsze śluby złożyła 23 kwietnia 1928 roku a wieczyste 13 kwietnia 1934 roku. W zgromadzeniu po okresie formacji nowicjackiej ukończyła szkołę średnią gimnazjalną. W 1932 roku zdała maturę. W pół roku później powierzono jej obowiązek pomocy w nauce. Oraz opieki nad siostrami zdobywającymi w Poznaniu kwalifikacje zawodowe. Pobyt w Poznaniu 1933-1937 był dla siostry Leonii, obok troski o dom i opowierzoną wspólnotę sióstr, także okresem wytężonej pracy umysłowej. Aby skutecznie pomagać siostrom w nauce w dwóch różnych dziedzinach, Pielęgniarskiej i wychowawczej musiała sama uprzednio przestudiować cały materiał. Rozmodlona, pracowita i bezpretensjonalna, zjednywała sobie sympatię otoczenia, zwłaszcza sióstr powierzonych jej opiece, gotowością służby, subtelnością i swoistym wdziękiem. Pełne zaangażowanie w powierzone obowiązki szło u niej w parze z nieustannym wysiłkiem pogłębiania życia wewnętrznego. Okres w poznaniu był dla niej czasem szczególnych obdarowań Bożych. Po trudnościach i cierpieniach duchowych, które przeszła wcześniej, dostąpiła łaski stałej, doświadczalnej obecności Boga w sobie. W 1937 roku siostra Leonia zachorowała na gruźlicę płuc. Przyjęła to z radością jako dar zapowiadający odejście do Ojca, za którym nieustannie tęskniła całym sercem. W chorobie odznaczała się pokojem, pogodą ducha i pragnieniem jeszcze większego cierpienia. Po trzyletniej, bezskutecznej kuracji w Szczawnicy zmarła w Starej Wsi 10 stycznia 1940 roku, w 37. roku życia.